Nie oszczędzamy za bardzo, a nawet jeśli, to faktycznie pieniądze lądują najczęściej w skarpecie. 70% z tego naszego rosnącego worka oszczędności to są lokaty i gotówka. Oczywiście lokaty przeważają, no bo tą gotówkę to trzymamy, żeby mieć w razie czego na jakieś bieżące wydatki. No ale 70% pieniędzy nie pracuje, więc jak mamy inflację, to traci na wartości. Zadbana przyszłość. Partnerem serii jest Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych. A w kolejnym odcinku serii Zadbana przyszłość wracamy do korzeni. Mówiliśmy o inwestowaniu, o pomnażaniu kapitału, no ale żeby ten kapitał się zebrał i żeby on się zaczął pomnażać, i żeby tam weszły do gry rynki finansowe, to najpierw trzeba zrobić ten pierwszy krok. Trzeba ten kapitał zacząć gromadzić, trzeba zacząć oszczędzać i trzeba robić to skutecznie. A czy da się oszczędzać, ale się nie ograniczać? Czy da się to troszeczkę odczarować? Zobaczymy. A pomoże mi w tym Katarzyna Czupa nacjonale Nederlanden. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed tą rozmową zapisałem sobie taki ciekawy cytat. W rozmowie z jednym z moich znajomych padło coś takiego: oszczędzanie to tak naprawdę nie tyle ograniczanie możliwości, ale najlepsze wykorzystanie zasobów. Strasznie mi się podobało to zdanie. Nie wiem, czy da się to ładnie obronić. Co pani myśli na ten temat? Co Myślę, pan... że jak najbardziej, no bo yy, patrząc na to tak czysto, czy, czysto teoretycznie, po prostu przesuwamy sobie trochę konsumpcję w czasie, więc my nie odmawiamy sobie niczego tak w skali całego życia. Po prostu myślimy o tym, że w przyszłych latach też byśmy chcieli coś kiedyś konsumować, czy to na emeryturze, czy po prostu za kilka lat. No nie oszczędzamy dla samego oszczędzania, te pieniądze kiedyś będziemy chcieli wydawać. Także myślę, że o oszczędzaniu można myśleć bardziej entuzjastycznie, w kategorii marzeń i tych potrzeb, które byśmy chcieli spełniać w przyszłości. Czyli zasadniczo przesuwamy konsumpcję na osi czasu w jakimś tam innym Zgadza miejscu się. i w ten sposób patrzymy. To, to... Myślę, że tak trzeba na to patrzeć, to jest najuczciwsze podejście. Zastanawiam się, czy badania są w stanie nam troszeczkę z tym pomóc, bo jak patrzę na to nasze polskie oszczędzanie i przeróżne zestawienia, przeróżne badania, to nie wiem, czy my umiemy efektywnie oszczędzać. Czy to nie jest trochę tak, że tam do skarpety, do szuflady, może na jakieś konto nieoprocentowane. Tak. Pierwszy krok w ogóle jest taki w tej naszej rozmowie, o którym powinniśmy powiedzieć, to to, że my jako społeczeństwo wciąż mało oszczędzamy. Ta pula, ta kubka naszych oszczędności, ona systematycznie rośnie. Chociażby firma analizy online robi takie co, co kwartalne czy też co półroczne analizy i tam widać, że tych oszczędności jako sumy oszczędności jest coraz więcej. Ale to nie powinno nam dawać takiego poczucia, że okej, okay, my już jesteśmy tacy, tacy, tacy zamożni, tak już sobie zadbaliśmy o nasze finanse, bo jak przyjrzymy się innym krajom, Unii Europejskiej, to widać, że my jesteśmy na, na szarym końcu. E, I tu znowu, prawdopodobnie ktoś się zapyta, e, albo, albo ma taką tezę, że Niemcy oszczędzają więcej, bo mają więcej pieniędzy, kraje rozwinięte są bogatsze, więc mają z czego oszczędzać, a my, Polska... Raj dopiero po 30 latach transformacji nie mamy za bardzo jak oszczędzać, ale na przykład Węgrzy, na których tak lubimy się patrzeć jako naród, czy też Czesi, oni są no, tymi prymusami jednak i oszczędzają znacznie więcej. My w Polsce oszczędzamy 3% tego dochodu rozporządzalnego, czyli tego, co dostajemy na rękę. No to 3% miesięcznie. To nie jest zbyt dużo i jesteśmy grubo poniżej średniej europejskiej, grubo poniżej tych takich prymusów europejskich i nawet naszych, tych regionalnych. No, jesteśmy naprawdę na szarym końcu, więc nie oszczędzamy za bardzo. A nawet jeśli. To faktycznie pieniądze lądują najczęściej w skarpecie. 70% z tego naszego rosnącego worka oszczędności to są lokaty i gotówka. Oczywiście lokaty przeważają, no bo tą gotówkę to trzymamy, żeby mieć w razie czego na jakieś bieżące wydatki. No ale 70% pieniędzy nie pracuje, więc jak mamy inflację, to traci na wartości. No to jest dosyć porażające, jak sobie popatrzymy na te duże liczby, bo ja w ogóle też tak mam z oszczędzaniem, że często wszyscy się przerzucają w świecie finansów bardzo dużymi liczbami to człowiek trochę gubi ten sens i mm -hmm. wymierność tego. Czyli tak jak powiedzieliśmy sobie o, o miliardach odkładanych na koncie, ale jak przerzucimy na to, że 3% tego dochodu rozporządzonego jest, to tak naprawdę sobie myślę, czy jakbym tylko 3% z mojej wypłaty odkładał, to to jest zupełnie inna kwota. I te miliardy trochę mam wrażenie, że zaburzają całe pojęcie o tym. Zdecydowanie. A to jest w ogóle dobra metoda, żeby mm, sprowadzać to wszystko do tych najmniejszych liczb, żeby zejść z poziomu tych miliardów procentów do po prostu naszej puli pieniędzy tego dobraczenia. No myślę, że tak. Domowego. No bo koniec końców to my oszczędzamy, my, jako osoby indywidualne, więc w skali państwa, oczywiście możemy mówić o miliardach, które są w OFE, miliardach, które są w PPK, No wszystko, co jest jakby. Tą większą kwotą to też nam się tak trochę inaczej liczy na palcach, tak? Nie wiem, miliard, jeden, dwa, trzy, to nam się wydaje, że to jest takie super łatwe. Ale na te trzy miliardy ile się złotówek składa? Więc my jako gospodarstwo domowe to raczej nie myślimy o tych miliardach w skali państwa, tylko ile ja mam na koncie oszczędnościowym, czy to jest tysiąc złotych, dziesięć tysięcy. Też jak patrzyłam na statystyki, to tylko 10% procent gospodarstw domowych ma oszczędności, które są większe niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. To też nam o czymś mówi, no... Ja wiem, że 50 tysięcy złotych to już jest fajna suma, ale jakby nas zwolnili z pracy, to ile za to człowiek przeżyje, prawda? Tak, to jest zawsze ten problem z poduszką finansową, jak my dokładnie. w blogosferze tłumaczymy, jak ma wyglądać poduszka finansowa i wszystko jest fajnie, dopóki dochodzimy do miesiąca, dwóch, trzech, jak to się zaczyna mnożyć razy 6 czy razy 12, z tego wychodzą naprawdę bajońskie kwoty. No, tak, o, dokładnie o to chodzi. Co czwarte gospodarstwo nie ma nic. Kolejne chyba 15% ma tam do tysiąca, no to też 1000 zł. Jak się nawet komuś samochód zepsuje, no to to już jest kwota, której momentalnie nie ma, utrata pracy. Także myślę, że powinniśmy schodzić do tych naprawdę małych kwot, bo jeżeli to wymnażamy na razy te miesiące pracy, z których byśmy musieli zrezygnować, żeby po prostu żyć, to to, to nam daje pojęcie, ile powinniśmy mieć oszczędności. A jeżeli sobie założymy jakąś pulę, nie wiem, 50-100 tysięcy i zastanawiamy się, jak moglibyśmy do tego dojść. Pewnie wolelibyśmy oszczędzać mniejszymi krokami, nie wiem, po 100-200 zł, najlepiej, ale właśnie to pojęcie, ile my musimy mieć, dopiero nam pozwala dojść do tego, ile tak naprawdę powinniśmy odkładać. Trochę mi siedzi w głowie jeszcze te 3%, jak każda chyba możliwa książka, nawet nie finansowa, czy nawet motywacyjna, czy podstawy amerykańskiej wolności finansowej słynnej, że te minimum 10% w ogóle zaczynało się. Było rozmowę. lepiej przed pandemią. Było lepiej przed pandemią. Ee, bo oscylowało to chyba koło, już tak podchodziło pod te 10%, ale pandemia nam tym mocno, mocno zaburzyła. Też część Polaków. Ja wiem, że z jednej strony zbudowaliśmy tą poduszkę finansową, bo ci co pieniądze mają, to nie mieli gdzie po prostu wydawać, ale ta druga pula osób, która traciła pracę, no niestety to nam nadwątliła ten, ten statystykowy obraz. No ja to jest ciekawe, bo ostatnie w zasadzie trzy lata ze wszystkimi tymi wydarzeniami, które mieliśmy i, i niestety samymi negatywnymi, też trochę chyba zaburzyły ten nasz obraz oszczędzania, bo z jednej strony wszyscy zbieraliśmy na czarną godzinę, stała się czarna godzina. Nagle takie taki sprawdzam, czy to zadziałało, nie zadziałało. Niektórzy się przekonali, że zadziałało, niektórzy stwierdzili, Carpe Diem, chyba już nie będę tak oszczędzać. Jak, jak pani na to patrzy? My robiliśmy badania, no i właśnie mieliśmy taki, yy, taki obraz społeczeństwa, że pandemia trochę dała ludziom do myślenia, że faktycznie... Te sytuacje, o których mowa, że ta czarna godzina się ziści, to w skali całego społeczeństwa, no bo prywatne czarne godziny to oczywiście się tak trochę rozpraszają. Jedna osoba jest chora, druga traci pracę, ale taki skumulowany obraz społeczeństwa to była właśnie ta pandemia, kiedy wszystkim naraz stało się coś niewygodnego, więc jedni nie mogli jeździć na wakacje, nie wiem, inni tracili pracę, ale dało nam to wszystkim tak trochę do myślenia, że. No, są takie momenty, kiedy powinniśmy mieć jakieś zabezpieczenie finansowe. No, tak jak mówię, nie jedni mogli akumulować środki, bo po prostu ich nie wydawali, ale z drugiej strony być może zorientowali się, że życie w dwu, mieszkaniu z rodziną nie jest zbyt wygodne, może powinniśmy oszczędzać na dom więc też też nam daje to do myślenia, ale był to taki moment w społeczeństwie, gdzie no tak nabraliśmy trochę refleksji na temat tych finansów, aczkolwiek nie przekłada się to na razie póki co jakoś spektakularnie na, na te dane i ta struktura oszczędności, czy ta, ta, ta liczba oszczędności, ich wartość niespecjalnie nie rosną. Chociaż nie, przyznaję, że na to nie jestem przygotowany w danych z całego świata, ale jak sobie pomyślę o danych chociażby z USA, do którego też lubimy się porównywać, mhm. chociaż to w ogóle jest skala nie do porównania, ale tam też pula oszczędności zgromadzonych w czasie pandemii, ona strasznie mocno zaczęła topnieć. Jak tylko przyszła inflacja i gorszy moment, no nagle się okazało, że cała ta górka uzbierana przez rok, w zasadzie wracamy do poziomu 2019. W pewnym momencie chyba byliśmy nawet niżej. Czy to też przekłada się na sytuację polskiej Europy, kiedy tutaj inflacja... jesteśmy? W Polsce też tak było. To nawet jakby, bo inflacja przyszła rok później, czy też zaczęła być widoczna w 2000, 2022 roku, ona już mocno była, ale w 2021 roku, kiedy już był ten jakby. Drugi rok pandemii, e, ludzie po prostu poczuli się trochę pewniej i to, co zaoszczędzili, ci, co mieli, zaczęli wydawać, ale właśnie nie, e, nie dlatego, że już była inflacja, tylko po prostu mogli jeździć na wakacje e, i, i głównie ta konsumpcja tutaj o tym zadecydowała, więc z jednej strony zakumulowaliśmy oszczędności, ale z drugiej strony był ten odruch od razu ich wydawania, więc widać, że jeszcze znaczy, to, to, to nawet nie jest kwestia czysto polska, ale chyba kwestia czysto ludzka, że po prostu chcemy sobie trochę odreagować i bardzo trudne jest starowanie tymi zachowaniami w sferze finansów. Ja myślę, że to w ogóle te ostatnie lata to jest niesamowicie ciekawy obszar badawczy dla wielu socjologów, psychologów, jak to zadziałało, jak to po latach zadziałało, jakie są konsekwencje nawyków finansowych. Tak jak sobie wspomnieliśmy, niektórzy karpedijem, niektórzy już teraz zupełnie inaczej oszczędzają. Ale myślę sobie jeszcze o tej efektywności oszczędzania, bo teoretycznie. Ale może znowu w mojej bańce finansowej tylko tak to działa. Jak widzimy inflację, to chcemy, żeby te nasze pieniądze pracowały jak najefektywniej, jak najmniej przegrać z tą inflacją. Mm -hmm. Ja często to porównuję do takiego meczu, który wiemy, że jesteśmy skazani w zasadzie na porażkę, ale chcemy zagrać fajny mecz, żebyśmy przegrali najwyżej jedną bramką, ale, ale zrobili wszystko, żeby po prostu oddać jak najmniej tych pieniędzy. Ale jak patrzymy na te dane, ile pieniędzy jest na rorach, czy po prostu na pierwszej lepszej lokacie, to chyba nie uczymy się za bardzo na tej inflacji. Nie nie, nie, nie widać tu jakiegoś specjalnego przesunięcia yy, w tej strukturze oszczędności. Oczywiście tu pokutuje, bo możemy się zastanawiać nad przyczynami. No, część elementów jest taka czysto ludzka. No, musimy odraczać sobie te, te, tę przyjemność, no bo. W konsumpcji generalnie o to chodzi. Jeżeli nawet sam aspekt wydawania pieniędzy to nie jest ta przyjemność, no to na pewno rzeczy, które otrzymujemy za pieniądze, są przyjemne, więc to jest dosyć trudne, tak czysto ludzkie. Ale z drugiej strony są właśnie takie elementy, które cechują nas jako społeczeństwo, czyli przede wszystkim ta niska edukacja. Mam wrażenie, że to jest temat, który wśród specjalistów jest non stop wałkowany, ale niewiele się zmienia, bo Polacy. Boją się inwestować. My mamy też jako społeczeństwo dosyć dużą awersję do ryzyka. Polacy wybierają lokaty, dlatego że nie dlatego, że jakoś bardzo, bardzo chcą, żeby ich pieniądze traciły na wartości, ale po prostu boją się innych instrumentów, nie wiedzą, jak one działają. Nie mówi się o tym w szkołach, nie mówi się specjalnie o tym na uczelniach, które akurat nie są uczelniami ekonomicznymi, więc, więc ta awersja przed ryzykiem jest dosyć spora, bo to jeżeli nie wiemy, jak coś działa, to zakładamy raczej, że to może być dla nas groźne.